Dzień dobry moi drodzy, Bartosz Aniszewski, z wykształcenia jestem psychologiem, dietetykiem, psychodietetykiem, a na tym kanale rozmawiamy na temat nie tylko relacji z jedzeniem, ale również, a może i przede wszystkim relacji z samym sobą. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat toksyczności. Często jest tak, że kiedy rozmawiam z moimi pacjentami, moimi znajomymi, moimi przyjaciółmi, czy z osobami, które piszą do mnie na przykład w kontekście relacji interpersonalnych, relacji intymnych, to spotykam się z takim stwierdzeniem, że mój partner, moja partnerka to osoby toksyczne. I teraz mówię na świeżo o tym temacie, bo właśnie wyszedłem z gabinetu i właśnie ten temat również poruszaliśmy. Ponieważ z moją pacjentką współpracuję już od około 3-4 miesięcy, to doskonale wiem, że akurat ten materiał będziemy w stanie fajnie przerobić, fajnie będę mógł go opisać na świeżo z moimi przemyśleniami i dać Wam pole do przemyśleń. No więc pomyślmy sobie teraz o takich osobach, które w naszym życiu są ważne. Pomyślmy sobie o nich w kontekście tego, czy są to osoby, które w nas wygaszają potencjał, czy wręcz przeciwnie, motywują nas, wspierają i powodują, że rzeczywiście mamy poczucie nie tylko bezpieczeństwa w realizacji niektórych naszych potrzeb, ale również czujemy, że nie zawiedziemy ich w momencie, kiedy nam się nie uda. Jeśli mamy takie osoby, jeśli masz taką osobę, świetnie, mega się cieszę. Ale jeśli masz taką osobę lub miałeś taką osobę w życiu, która cię zawiodła, pytanie brzmi, czy możesz się również nazwać osobą toksyczną? Jeśli tak, to zastanówmy się przez chwilę nad jego cechami, jej cechami, charakteru, nad jednostką jako taką istotą złożoną, która ma swoje niedociągnięcia, swoje doświadczenia, swoje nakazy, swoje zakazy. Jako osobie, która wyniosła z domu pewne przyzwyczajenia, pewne nieprzepracowane relacje z domu. Teraz skupmy się na jej cechach, które powodowały, że na przykład ta relacja nie przetrwała, albo tkwisz w tej relacji i nie wiesz, co zrobić w danej sytuacji. Często na pierwszy rzut ognia idzie taka cecha jak na przykład zazdrość. Zazdrość jest cechą, którą możemy nazwać toksyczną cechą, toksycznością. Zależy oczywiście, jaka to jest zazdrość, na ile ona jest intensywna, co ona powoduje, z czego ona wynika, czy osoba została na przykład zraniona, zdradzona, czy to zaufanie zostało nadszarpnięte i dlatego jest zazdrosna, czy po prostu w innych relacjach była na przykład zdradzona, zraniona, czy zostało zaufanie nadszarpnięte, czy po prostu jest niepewna siebie i emanuje trudnymi emocjami, emanuje trudnymi doświadczeniami i to poniekąd przekształca się na waszą relację i na twoje poczucie niskiej wartości na przykład. Twoje poczucie winy na przykład. I teraz gdybyśmy ocenili tę jednostkę jako taki zlepek różnych wydarzeń, różnych czynników, które na to wpłynęły, różnych relacji, które na to wpłynęły, to mamy taką ulepioną kulkę plasteliny, która jest nafaszerowana tymi właśnie przeżyciami. Mamy też poczucie momentami, że taka osoba jest naszym wampirem energetycznym, że nie do końca jest to relacja, która wręcz właśnie powoduje, że jest relacją wspierającą, wręcz przeciwnie. I teraz, czy możemy nazwać tę osobę osobą toksyczną? Ta osoba jako zlepek tych informacji, tych wydarzeń, tych doświadczeń, tych relacji, jako całokształt nie jest osobą toksyczną, tylko ma w sobie pewne zasoby cech, które możemy nazwać toksycznymi, na przykład właśnie zazdrość. Albo na przykład toksycznym zachowaniem będzie narzekanie. To może być takim narzędziem, które powoduje, że w nas wygaszany jest potencjał. I teraz padło dzisiaj w gabinecie takie stwierdzenie, to w takim razie, czy ta osoba, o której mówimy, jest toksyczna, czy nie? Doszliśmy do wniosku, że zachowania toksyczne, które powodują we mnie wyssanie takiej energii, to zachowania, które być może odblokowują w nas coś. I gdybyśmy przyjrzeli się takim relacjom, czy na przykład takim zachowaniom, które na przykład inne osoby również mają, które teoretycznie powinny też, albo bardzo prawdopodobne, że w nas by coś takie odblokowały, tego nie robią. Wyobraźmy sobie taką sytuację, ja jestem w relacji no na przykład z osobą, która jest o mnie zazdrosna i na przykład jestem w gabinecie i słucham historii
osób, które są w związkach, które przysparzają różnych emocji, na przykład właśnie poczucie winy i zazdrości. I dlaczego tak jest, że ja nie utożsamiam się z tym, te konsultacje nie wysysają ze mnie tej energii? Jest tak dlatego, ponieważ mam to przepracowane, jestem sam w swojej terapii. Tak, psycholog, psychoterapeuta też winien uczęszczać na swoją terapię, żeby właśnie w takich sytuacjach, które by mogły odblokowywać w nas pewne mechanizmy, żeby do tego nie dochodziło. I teraz problem polega na tym, że w nas odblokowują się pewne inne rzeczy, które na pierwszy rzut oka być może, że nie powinny się odblokowywać. I teraz na przykład jeśli nasz partner, wyobraźmy sobie taką sytuację, dopytuje nas, jak minął dzień w pracy albo w szkole, jak tam z tym chłopakiem, czy on się coś odzywa, albo dlaczego mi nie dajesz znać od 2 godzin, co u ciebie, to być może w nas włącza się projekcja żalu, gniewu, który mamy skierowany, wystrzelony na przykład do naszej matki, albo do naszego ojca, albo do naszego innego członka rodziny, który w ten sposób z nami w tej relacji był. Być może wydaje się to skomplikowane, ale zmierzam do tego, że gdybyśmy sobie połączyli kropeczki, toksyczna cecha w danej osobie, która akurat powoduje we mnie takie emocje, jest wynikiem tego, że te emocje we mnie powoduje, ponieważ już wcześniej inne osoby we mnie to zainstalowały. I dlaczego w relacjach z innymi osobami, kiedy poruszany jest ten temat, na przykład aż tak mocno się nie angażuję, albo jestem w miarę osobą obiektywną, dlatego, że pojawia się zaangażowanie emocjonalne. To dlatego też jako psycholog, jako terapeuta nie jestem w stanie przyjmować na przykład moich ziomeczków, nie jestem w stanie przyjmować moich przyjaciół, koleżanek, kolegów, rodziny, ponieważ jest zaangażowanie emocjonalne. Tam pojawiają się już pewne błędy poznawcze, pewne zniekształcenia, pewne schematy, w których żyjemy. I te schematy mogą powodować, że osoba, która z nami jest, mamy poczucie, że nafaszerowana jest cechami toksycznymi. Sama jako całokształt nie jest osobą toksyczną, tylko ma pewne toksyczne zachowania. Na przykład właśnie wspomniany partner jest osobą toksyczną, ale z drugiej strony jest też ciepłą osobą, mocno zaangażowaną w relacje, być może nadopiekuńczą, ale też dającą mi poczucie bezpieczeństwa, kiedy jestem z nim w towarzystwie, ale z drugiej strony mocno zazdrosną. I to ta cecha powoduje, że możemy mówić o cesze toksyczności, a nie on jako całokształt. I takich przykładów może być tysiące. Natomiast często jest tak, że z jednej strony my możemy się dusić w takiej relacji, ale przykład dotyczący zazdrości na przykład, albo agresji bywa przykładem mocno skrajnym. Ale czasami bywa tak w naszym życiu, że mamy wrażenie, że ktoś w relacji, w której jesteśmy, nie mówię tylko i wyłącznie o relacjach intymnych. Na przykład nasza koleżanka, nasz kolega, czy kolega z pracy, czy koleżanka z pracy, czy przyjaciel, powoduje w nas pewne emocje. Nawet robi to nieświadomie. Na przykład zapisujemy się na trening, nie wiem, boksu, trening karate, albo kurs angielskiego i pojawia się: tyle razy już próbowałeś różnych rzeczy w życiu i nie dowoziłaś tego. I może się pojawiać znowu komunikat: Jezu, jaka to jest toksyczna osoba, jaki to jest wampir energetyczny. Wysysa ze mnie całą energię. Ale być może wtedy, a bardzo często jest tak w gabinecie, że włącza się ten mechanizm pod tytułem matka. Albo ojciec, który nigdy we mnie nie wierzył. Albo który podcinał skrzydła. I może to jest clue szukania punktów w drugiej osobie, która powoduje w nas wyssanie energii. Pozdrawiam serdecznie, Bartosz Aniszewski.